Siemaneczko, z tej strony Misz Gry, witam was w dzisiejszym materiale, trochę wieści z freakfightowego frontu. Najpierw zacznę od fejmu, ponieważ ciekawe rzeczy się dzieją dosłownie na żywo, natomiast też kilka słów na temat tego, co dzieje się w Prime, już za chwilę ich kolejna gala i kilka ciekawostek, ale zaczynamy od fejmu. Jak wiecie, rozsypała się niedawno walka Normana Park z Wielkim Bu. Dla mnie osobiście jedna z, jeżeli nie najatrakcyjniejsza, to jedna z najatrakcyjniejszych w ogóle walk tego wieczoru, bo ta formuła, wymiary, to wszystko się tam zgadzało. Wielki Bu nie zawalczy, oficjalną przyczyną kontuzja. Natomiast Fame postanowił zapytać fanów o to, kto powinien być rywalem Normana Park. Szanuję, dobra opcja. Częściej takie rzeczy powinny być robione, natomiast ludzie, wybierzcie dobrze, muszę wam zasugerować, ale no Fame dał do wyboru trzy nazwiska: Pasternak w MMA, Marcin Wrzosek w boksie na małe rękawice lub Paweł Tyburski w K1. Słuchajcie, naprawdę, wybierzcie mądrze, ale wybierzcie tego Tyburskiego, bo to jest jedyna przyzwoita opcja. Wiadomo, że Norman i tak będzie faworytem takiego pojedynku. Walka z Pasternakiem, z którym już walczył, nie ma żadnego sensu. Walka z Marcinem Wrzoskiem, no nie grzeje to kompletnie, więc ta walka z Pawłem Tyburskim, gdzie po prostu wszystko się zgadza. Paweł Tyburski, jeżeli Fame taką opcję bierze pod uwagę, to widocznie po prostu jednak może zawalczyć Paweł Tyburski, bo jakiś czas temu mówiło się o tym, że ze względu na tą awanturę na konferencji z Cassiusem nie może zawalczyć, no ale skoro jest do wyboru, no to jest. Obawiam się sytuacji, że zaraz zbiorą się ludzie, zagłosują na jakąś inną opcję i jest to po prostu bez sensu, no bo Paweł Tyburski też nie ma takiego przebicia tutaj w świecie internetu, dlatego chyba większość kibiców Fame'u wie, że jest to jedyna realna opcja na fajny, ciekawy pojedynek, zresztą już wcześniej się o nim mówiło i naprawdę walka Pawła Tyburskiego. Oczywiście to jest K1, to nie jest MMA, to jest K1 i tutaj też najwięcej tych atutów ma Paweł Tyburski, jeżeli to nawet będzie walka 3 razy po 3 minuty, to też wszystko tutaj się zgadza, więc mam nadzieję, że Fame wybierze tą opcję, nawet jeżeli głosowanie pokaże inaczej. Nie wiem też, jak dokładnie tutaj odbywa się to głosowanie, ma być chyba na Instastory, na Instagramie, ale naprawdę jedyna realna opcja, więc Fame, nie róbcie głupot, błagam, i czasem nie róbcie teraz walki Normana na przykład z Pasternakiem, bo to jest kompletnie bez sensu. Walka z Tyburskim, czy ona będzie tak atrakcyjna jak walka z Wielkim Bu? Być może nie, ze względu na gabaryty Wielkiego Bu, mimo wszystko wolałbym tamten pojedynek, ale jeżeli już, no to Paweł Tyburski jest zdecydowanie najlepszą opcją, także ludzie, pozwólcie mu wygrać, żeby tutaj Fame zaraz kolejnej jakieś głupoty przy swojej gali nie zrobił, tylko ją troszeczkę uratował. Natomiast co do wczorajszej gali Prime'u, trzeba Prime pochwalić. Przyznam, że ja trochę z przymrużeniem oka od początku patrzyłem na tą kolejną edycję, ale uważam, że te roszady, które robią, sprawiają, że zainteresowanie galą wzrosło. Wstawię zdobycie jednak Natana Marconia do walki z Magikalem. Wiadomo, że z tego co słyszę, to tam już praktycznie przyklepane jest bardzo blisko walka Daniela z Rafoniksem na dziesiątce, więc ten odgrzewany taki stary konflikt internetu, myślę, że jak najbardziej jeszcze tutaj zainteresowania przysporzy. Natomiast wzięcie Natana na pewno zawsze to jest dobry ruch. Natan też wyciąga wszystkie działa powoli na Daniela, także dla fanów dymów tutaj jak najbardziej. Kaczor z Rafoniksem na poprzedniej konferencji wydawało się, że będzie świetne zestawienie, to wszystko zadziałało. No wczoraj myślę, że duże rozczarowanie, pewnie Casio też tam mówił, że nie chce nic sugerować, ale pewnie też troszeczkę poddenerwowany, że wyglądało troszeczkę tak, jakby panowie za kulisami jakieś piąteczki pozbijali, a tydzień wcześniej było jakieś przyglądanie papierów gangstersko-konfidenckie, no więc wiadomo, że to się wszystko napędza, a wczoraj się to trochę wszystko rozprysnęło. Murański kontra prezes.
Jest starcie, ma być starcie, jest dodatkowy zakład o 100 tysięcy, jeżeli ktoś wygra przed czasem, no to w puli mają być dodatkowe pieniądze. No moim zdaniem jednak, wiadomo, że No Limit tutaj było kontrowersyjne ze względu na wiek obu panów i pewnie Jóźwiak by się na to nie zgodził. Jóźwiak też robi wszystko, aby gdzieś to zainteresowanie galą było większe. Przed chwilą też oglądałem jakąś zadymę z Pasutem. Natomiast bardzo dobrze wczoraj Laluna, która zaatakowała Jacka Murańskiego, to wszystko się fajnie zaogniło, to oczywiście mówimy tylko o konferencji, a nie o jakiejś ewentualnej walce, ale gdzieś ta konferencja była całkiem zabawna i dymogenna. Natomiast Tazi, myślę, że chyba tak się to wymawia, przyznam, że ja z Tazim to zapoznałem się z jego twórczością dopiero, kiedy pojawił się na Prime'ie, też on jest chyba na Twitchu, nie śledzę tego Twitcha, ostatnio widziałem jakieś jego oblężenie, jego chałupy, no to on idealnie pasuje do świata Freak Fightów, dobrze się tam odnalazł i myślę, że to też było dobre zagranie, dobry transfer i walka z Pasutem, myślę, że też jak najbardziej. Także oceniając Prime zawsze troszeczkę inaczej oceniam. Zawsze tą poprzeczkę ja mam niższą w stosunku do Prime'u, jako jednak tego troszeczkę młodszego, nieco słabszego brata Cloutu i Fame'u. Natomiast dla fanów ja może nie jestem do końca takim odbiorcą takiego kontentu, jaki Prime prezentuje, ale obiektywnie uważam, że ta gala zrobi największe zainteresowanie. Myślę, że może to być jeden z lepszych wyników w ostatnim czasie. Też ludzie już troszeczkę od Freak Fightów odpoczęli. Oczywiście cały czas ta promocja Fame'u trwa, no ale gdzieś od tych gal już troszeczkę ludzie odpoczęli i myślę, że większość osób, która jakiś tam przesyt już tego wszystkiego miała, no to być może się właśnie tą galą zainteresuje. Myślę, że fani takich skrajnie patusiarskich zestawień, takich tych też legend internetu, jeżeli chodzi o tą starą, ciemną stronę internetu, tutaj znajdą coś dla siebie, także Prime na rynku przetrwał, Prime na rynku cały czas jest, choć wydawało się, że już gdzieś te edycje czwarta, piąta, już mówiło się o tym, że ten projekt już się nie zepnie, że już za chwilę się kończy, no ale mimo wszystko są te kolejne gale, widać, że Tomek Bezrąk też stara się, aby to wszystko miało ręce i nogi, a nie było bez rąk, natomiast myślę, że może nadejść taki moment, kiedy to się wszystko poukłada, kiedy będzie jakaś taka jedna gala, która tutaj będzie w stanie faktycznie wynikami zagrozić tym dwóm liderom, no ale jak będzie, zobaczymy. Przyznam, że ja troszeczkę się jeszcze waham, czy też sobie czasem Prime'a na rusz nie wrzucić, też z uwagi na to, że tych wydarzeń takich naprawdę mocno interesujących, no bo no mieliśmy ostatnio, jeżeli mówię i o sporcie, o freakach, to freaków praktycznie nie ma teraz, jeżeli chodzi o sport, no to posiłkujemy się też ani gala UFC numerowana ostatnia, to nie było coś, na co bym bardzo czekał, ani boks, który był w ostatni weekend, to też nie były te największe pojedynki, na które czekamy, więc z braku laku myślę, że też jednak mówiło się, że te wakacje to nie jest być może dobry termin, ale wydaje mi się, że Fame, który już, przepraszam, Prime, który już któryś raz atakuje wakacje, myślę, że faktycznie ma ten swój moment. Jeszcze sobie szybciutko zrobiłem przegląd, jak to wygląda, jeżeli chodzi o ruch w internecie. No i faktycznie tego ruchu jest całkiem sporo, także myślę, że Prime ma sporą szansę, żeby tutaj zaskoczyć i zrobić całkiem przyzwoity wynik pay-per-view. Jak będzie, zobaczymy i pamiętajcie, zagłosujcie na tego Tyburskiego, żeby tutaj nam się kolejna dobra walka nie rozsypała. Trzymajcie się, heja!